Macie, panie, świetny okres w finansach, w waszych biznesach. Jesteście wolne, niezależne finansowo. Nie musicie martwić się o to, co tu i teraz. Możecie patrzeć daleko przed siebie. Macie jakąś sprawę do załatwienia. W tej teczce jest jakiś pomysł, jakieś zadanie. Wsiadacie do pociągu. Gdzieś będziecie się przemieszczać. Jakieś spotkanie, jakaś rozmowa, coś będzie się dziać. Umowa. Tu jest jakiś kontrakt, bardzo ważny, bardzo poważny kontrakt. Z jakąś firmą, drugim człowiekiem. Może zmiana pracy. Ten kontrakt związany jest z dużymi finansami, z awansem, z podwyżką. No właśnie. Będziecie wytwarzać jeszcze więcej tych złotych monet w piecu. Temu służy ta rozmowa, ten kontrakt. Wasze finanse się jeszcze bardziej poprawią. Więc wy tutaj, panie, ciągle myślicie, jak powiększyć stan waszego portfela i macie na to pomysły. Ale te pieniądze, popatrzcie tutaj, to jest karta szczęścia, radości, nie dają wam tej wewnętrznej radości. W sercu wcale nie czujecie szczęścia. Tak jakby ten przekaz miał wam wszystkim pokazać, że pieniądze szczęścia nie dają. Karta wzniesienia. To oznacza pokonanie wszelkich przeciwności losu. Jest to karta sukcesu. Sukcesu związanego z kartą pod spodem. To zadanie w tej teczce zostanie doskonale zrealizowane. W sercu piramidy mamy pełnię kartę jedności. Połączenie z duszą, wyższym ja. To oznacza wszelkie powodzenie w każdej dziedzinie życia. Materializuje się wam w rzeczywistości wszystko, czego pragniecie. Karta leży nad tą umową. Ona zostanie podpisana. Z wielkim sukcesem dla was będzie realizowana. I dopiero po tym okresie czasu, gdzie już będziecie pewni tej umowy, pojawi się przestrzeń dla was. Pojawi się chwila spokoju. Pojawi się możliwość rozwijania swoich zainteresowań, łączenia się z sercem, duszą, by coś stworzyć, by zająć się pasjami. Ale wy na tym nie poprzestajecie. Z uśmiechem zaczynacie myśleć o kolejnych celach, kolejnych marzeniach w dalekiej przyszłości. Już rozpoczynacie drogę do kolejnych szczytów, które będziecie zdobywać.